Moi drodzy, sportowo, sennie, naukowo, a teraz będzie naprawdę krępująco. Tak głupio mi. Znaczy nie jest mi głupio, ale tworzę pozory. A dlaczego ma być głupio, panu? Beata Olga Kowalska, aktorka. Bardzo łatwo zapamiętać. A pan nie wie, z kim pan rozmawia? Prezenterka telewizyjna, ja wiem, z kim ja rozmawiam. Są pasy. Czy mogę powiedzieć? Pięknie pani wygląda. Dziękuję. Proszę bardzo. To zasługa make-upisty. Nie, w życiu. Ja pójdę krok dalej. To nie był komplement, to był fakt. Potrafimy o tym rozmawiać, a czy my potrafimy jako Polacy rozmawiać o nagości? Czy my umiemy o tym rozmawiać? Nie umiemy. Czy odwracamy wzrok? I jak w telewizji widzimy program Magia nagości, to wszystkie rodziny siedzą tak, dzieciom zakrywają oczy, uszy. Co oni robią? Nie, po pierwsze dzieci o tej godzinie, chociaż mamy inne czasy. Mhm. Kiedyś to dzieci szły spać wieczorem o 19:20, więc nie wiem jak to jest teraz z dziećmi, ale to nie jest program dla dzieci. Chociaż no i wytłumaczcie, 15-latka siedząca przed telewizorem ma wyjść. Czy my jako naród, 60, 40, 30, 20-latkowie, umiemy rozmawiać o swoim ciele? Ja uważam, że nie. Nie umiemy rozmawiać. Ja myślę, że część osób jest ciekawa, ale trochę się wstydzi. To takie jak patrzymy przez palce. Ja tak horrory oglądam. Naprawdę. Trochę przez palce patrzymy. Mniej się ja, tak mam, jak są jakieś takie rzeczywiście brutalne sceny w filmach, których ja nie przepadam za taką dosadnością. To ja właśnie też tak mam. Że odwracam głowę albo robię... A jak pani reagowała na chwilę przed tym, jak Magia na gości miała pojawić się na ekranach i środowiska... katolickie, tak to nazwę, ludzi, którzy są bardzo na nie... Bardzo ja bym powiedziała, że nie tylko katolickie, że w ogóle są takie... ja to nazywam trochę... ja w ogóle uważam, że jesteśmy niestety trochę zaciutkowym. Ja to tak nazywam. Zaciutkowo to jest taka... Nie chcę obrazić, broń Boże, prowincji. Absolutnie. Ja jestem z prowincji. Bo prowincja jest w nas, a nie w tak samo jak to zaciutkowo, to jest taki rodzaj prowincjonalizmu, czyli zamknięcia się na nowości, zamknięcia się na oczywistości często. Ale nie przechodziła pani na pewno obojętnie obok tych protestów, bo naprawdę było bardzo gorąco dookoła programu Magia na gości. No, nie można, deprawacja, co ty sobie wyobrażasz, Jestem dynem człowieka. Aktorka teatralna. Tak, wyrzucono mnie z serialu, z TVP za to. Pani reakcja, ludzie, otwórzcie oczy. Dzięki temu programowi będziemy mogli realnie dotknąć problemu, który tkwi w nas. Znaczy, że nie umiemy nawet rozmawiać między sobą. Już nie mówię, że my z dziećmi nie umiemy rozmawiać na temat nagości, seksu, bycia blisko. Ale nagość, nasze ciało, jesteśmy z nim od początku do końca. To jesteśmy my. Każdy z nas jest inny. To, co ja cały czas powtarzam i to już się zrobiło jak mantra. Każdy z nas jest wyjątkowy, indywidualny. Piękny. Jest niesamowity. Jesteśmy inni, różnimy się. Jeden z chłopaków jak wybierających, jak się podniosły, podniosły się kabiny, znaczy podniosły się te drzwi kabin, tak to nazwijmy, bo nawet nie wiem jak to nazwać, zasłony. Spojrzał na te pięć kobiet, które tam były, powiedział, Boże, ja nie wiedziałem, że maginy tak się od siebie różnią. A to nie był nastolatek, to nie był dwudziestolatek. Więc to jest dowód na to, że my naprawdę o nagim ciele niewiele wiemy. Prowadząca angielski program, która jest również seksuologiem, ona prowadzi też programy takie edukacyjno-seksualne. Prowadzi taki program na przykład... właśnie dla młodzieży i z młodzieżą, że pokazuje im, no u nas to by w ogóle nie przeszło. Ale to jest moje drugie pytanie. Proszę dokończyć myśl, bo to oczywiście ma kolejne pytanie. Na przykład o chorobach wenerycznych, o genitaliach, o tym, jak wygląda ciało. To penis. I te nastolatki. I trzeba go nazywać. No tak, no. Po imieniu. Oczywiście. I te nastolatki często też te angielskie zakrywają twarze, wstydzą się, bo to widać. To nie jest tylko, myślę, w Polsce, że tak naprawdę się wstydzimy. Bo wszyscy się wstydzą na świecie. Tylko w którymś momencie życia i edukacji seksualnej, która jest w innych krajach, a u nas jej nie ma w ogóle. No i nie mam pytania. No to
No to o czym my mówimy? No właśnie, to o to chciałem zapytać. Czy to wynika z tego, że u ministra Czarnka najchętniej byśmy rozmawiali tylko o etyce, o wierze, o chrześcijaństwie, a nie rozmawiali no o tym... No chciałabym, żebyśmy dzięki ministrowi Czarnkowi w ogóle porozmawiali o etyce. Czy pani zdaniem brak edukacji seksualnej w szkole będzie takim problemem, który będziemy nosili na barkach całego społeczeństwa przez kolejną dekadę i dwie, bo jeżeli dzisiaj nie nauczymy tej młodzieży, to będziemy mieli dziurę, tak jak mieliśmy dziurę przez wiele lat. No bo z czego się młodzież uczy tej edukacji seksualnej? No z czego? Z pornografii? No to nie jest tak, akurat albo dobre pojmowanie. Tak, albo z filmów erotycznych. Albo... Najgorsze jest to, że ja jestem trochę idealistka. I jeśli mówię o tym moim programie, bo ja to traktuję jak swoje dziecko, jeśli mówię o tym programie, to... to jak później już te pary, które się tam dobierają, potem idą na tą randkę ubraną, to się okazuje, że tak naprawdę nasza atrakcyjność fizyczna nie jest najważniejsza. Mogą być najpiękniejsi, piękna dziewczyna, piękny facet, tak? I oni się spotykają, zaczynają ze sobą rozmawiać i okazuje się, że nie mają wspólnych tematów, że mają inne postrzeganie świata, że mają inne poczucie humoru, a to jest przecież bardzo ważne. Nie ma tego flow, nie ma tej chemii. Tak, zawsze na pierwszy rzut oka patrzymy jednak na siebie, nie? Fajny, wysoki, lekko szpakowaty, dziary, fajnie, podoba mi się, nie? Dobre! A potem idziemy na kawę, zaczynamy rozmawiać i się okazuje, że... Nisko intelektualnie, no, niestety. Nie ma tej nie pogadamy. No może rzeczywiście fizyczność gdzieś tam za pierwszym razem, no coś tam błysnęło. Jakie jeszcze stereotypy w swoim dziecku telewizyjnym pani odnajduje? O, jest coś, o czym chcę powiedzieć. Mianowicie wszędzie na świecie ten program jest jednak traktowany nie jako edukacja. Rozrywka? Jest rozrywką, jest może lekko kontrowersyjnym programem randkowym. Natomiast u nas to się już robi walka z tabu. Tak? To się robi program... społeczny. Tak, dokładnie. Program społeczny. Moje coming outy. I ludzie, którzy... Mieliśmy na przykład osoby w tranzycji, osoby biseksualne. Ale tak? Mimo wszystko tego jest mniej niż w Europie Zachodniej, bo ja oglądałem wersję, nie wiem, włoską, norweską. W Polsce... No chyba wiemy, z czego to wynika. Nie, no pytam. To jest moje pytanie. Ja wiem o tym, ale myślę, że to jest trochę pytanie niestety retoryczne, bo chyba wiemy, z czego to wynika. Nie, ale jeżeli pani może, to ja w tym momencie presuję jak Robert Lewandowski, jako napastnik jestem pierwszym obrącą przy okazji. No dobrze, z czego to wynika, że my pokazujemy tego mniej, na tych przebitkach tego nie ma. No... Później wchodzimy. Znaczy mówimy o moim programie. O telewizyjnym dziecku, tak? Tak, o moim telewizyjnym dziecku, więc to się nie zgodzę. Delikatnie na bo tle uważam. No, oczywiście, że tak. Z czego to wynika? Proszę nie uciekać z tematu. Od odpowiedzi. Dokładnie. No myślę, że wynika to z tego, co się dzieje przez ostatnich wiele lat. To znaczy, że po prostu z prześladowania osób LGBT, bo taka jest prawda, bo to jest rodzaj też prześladowania, według mnie. Natomiast nie jest prawdą, że nie mamy takich osób. A dzisiaj jest tęczowy piątek. Świętujemy. No to świętujmy. Proszę, nie ma takich osób. Nie, takie osoby są, żyją wśród nas. Są oczywiście naszymi kolegami, przyjaciółmi, znajomymi. Coraz więcej tych osób jakby podnosi głowy i staje, nie wiem, z podniesioną głową, z dumą, że taki jestem i to jest moja prywatna sprawa tak naprawdę. Bo co to kogo obchodzi, kto z kim sypia? Ważne, jakim jest człowiekiem. Mnie to ale nie interesuje. Ale powiedziałam, jaki patos, piątek, godzina 9:01. Ale skoro tęczowy, no to... Drodzy Polacy, nieważne, kto z kim sypia, najważniejsze, żeby ktoś z kim sypiał, no bo to jest moim zdaniem... A to też, to i dla zdrowia. Oczywiście, to jest bardzo ważny element naszego życia i naprawdę to jest przykre, że momentami mówiąc, oczywiście trzeba zadbać o to, o czym mówimy i jak mówimy, żeby nie urazić drugiej osoby, ale nie możemy się zamknąć, że nie chodzimy nadzy, nie rozmawiamy o seksie, nie mówimy o środowisku LGBT. Ja nigdy nie mogę tego zrozumieć. Wielu moich znajomych ze środowiska również kolegów, koleżanki pytali mnie, ale jak ty tam... Jak ty tak możesz na to patrzeć? Jak tyle ty... tego! Boże, i o tym rozmawiać, przecież... A ja mówię, normalnie.
Ale czy cię to nie krępuje? Oczywiście. Pierwszy moment miałam taki, jak pierwszy raz stanęłam przed kabinami, przed rozebranymi osobami, bo ja zawsze próbuję ich poznać, tak? Że próbuję poznać wybierającą osobę, trochę poznać osoby, które będą wybierane, żeby oni też się czuli komfortowo, bo to trzeba mieć naprawdę ogromną odwagę, jeszcze w naszym kraju, żeby się rozebrać w telewizji, stanąć w takiej kabinie, obnażyć się tak naprawdę, bo to nie jest tylko obnażenie się cielesne. Oczywiście, to też jest rodzaj emocjonalnego obnażenia się, prawda? Presja na człowieku ciążąca. Więc oni, to naprawdę, to ja ich bardzo szanuję za tą odwagę, więc jak stanęłam pierwszy raz, to miałam takie, nie, tylko patrzę w oczy. Patrzyłam w oczy, żeby tylko mój wzrok nie powędrował niżej. Takie miałam pierwsze takie zatknięcie. A potem jak zeszłam na chwilę na bok, mówię, co w ogóle... Pani Beato, kiedy pojawiło się pierwsze takie pytanie, czy pani jako prowadząca zdecydowała... No ale niech pan mówi, ja już wiem, o co pan zapyta. Zdecydowałaby się na to, żeby stanąć w kabinie i poczekać, aż ona zostanie otwarta, odsłonięta. A jak ktoś mnie wybierze albo nie i będzie mnie oceniał, tak? Tak. A nie wybierająca, tylko ta, co stoi w tej kabinie. Dokładnie tak. Zastanawiałam się nad tym. Ja nie mam problemu z własnym ciałem. No może tak nie całkiem. Bo myślę, że każdy z nas ma jakieś kompleksy i nie udawajmy, że tak nie jest. Bo to i czas, i różne rzeczy, które tam mamy w swojej własnej głowie, tak? Mhm. Zaczynając od właśnie wychowania, zaczynając od podejścia rodziców do nagości, seksualności i tak dalej. Ale tak w ogóle to nie mam z tym problemu. Nie mam problemu z moją cielesnością i z tym, żeby wyjść na plażę nago, czy pójść do sauny nago. Nie mam problemu. Co w wielu krajach europejskich? Jest normalnością. Tak? I 20 lat temu ktoś przyjeżdżał ze Skandynawii albo z Niemiec i mówi, ja byłem na saunach, człowieku, wszyscy nadzy. Albo na plaży nudystów, tak? Mm-hmm. To zawsze sensacja, że chodzą, tu nadzy chodzą, nadzy. Ale wracając do pytania, bo nie odpowiedziałam na to pytanie, czy ja bym stanęła nago, nie mam takiej potrzeby, tak bym powiedziała, ale gdyby to okazało się, że to może komuś pomóc w czymś, chociaż nie wiem, jak moja nagość może komuś w czymś pomóc, ale może tak. To tak. Szczytny cel. Tak. Co jest najtrudniejsze u tych ludzi? Bo sam casting rozumiem, rozmowa z nimi też rozumiem, ale oni przychodzą do programu i co? To jest challenge? Spróbujmy czegoś nowego? Bardzo różnie. Nauczmy środowisko, że jednak można w kontrowersyjny sposób, bo to jest cały czas kontrowersyjny sposób w naszym kraju, zaprezentować siebie na go. Ja myślę, że to są bardzo różne motywacje. Bardzo. Zaczynamy od ciało pozytywności, czyli na przykład pojawiła się na przykład jedna z dziewczyn, wspaniała, cudowna dziewczyna, większa, tak to nazwijmy. I ona powiedziała, kiedy została jakby w tej rundzie jednej, tam w którejś tam kolejności jakby wyeliminowana. Ja bardzo nie lubię tych słów, ale no jak to inaczej nazwać? Jej uczestnictwo w programie tak, się zakończyło. Tak, i ona powiedziała, że ona przyszła tu po to, żeby pokazać światu, że takie osoby istnieją i że mogą być dumne z siebie i ze swojego ciała. No i to jest piękna puenta. Także przestajmy to nazywać skandalem, bo po prostu to jest nasze ciało, z którym żyjemy. Beata Olga Kowalska... Bałem się, przyznam się szczerze, Dlaczego? Bałem się. No bo Patryk Miś, wydawca, mówi, Kadziu, na tą ostatnią rozmowę zdejmij koszulę i będziesz jeździła. To by było grube, co? Usiadłaby pani obok? Pewnie. Ty, bez wstydniku! I gdzie? Ja bym jeszcze powiedziała, dobrze, tak? Dobra, kończmy, a my będziemy kontynuowali rozmowę. Zostańcie z nami, Marcin Zawada, Onetranu. Ja mam nadzieję, że on jest ubrany w studio. Mój kolega, któremu teraz oddajemy głos. Tak? Dobra, no, żegnamy się. Marcin, proszę, czekamy na raport.